strony Ania z firmy Rachwał Wszystko do Mebli. Jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnego naszego wyjazdowego odcinka spotkań z fachowcami. A gdzie jesteśmy? To już opowie Wam Łukasz. Witam wszystkich, Łukasz z firmy Rachwał Wszystko do Mebli. Niedawno byliśmy w górach, dzisiaj jesteśmy nad morzem w Gdańsku w firmie Laguna. A co dzisiaj zobaczycie? Chodźcie z nami, to Wam pokażemy. Jak wiesz, na co dzień pracuję w naszej hurtowni płyt i nie mam styczności z akcesoriami meblowymi. Jako że jesteście naszym najstarszym i głównym dostawcą, chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć na temat Waszej firmy, czym się zajmujecie, co produkujecie. Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Współpracujemy z Wami już od 15 lat, znamy się bardzo długo, a zajmujemy się bardzo prostą rzeczą. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą systemów do drzwi przesuwnych. Natomiast co wyróżnia Was na tle innych konkurencyjnych firm produkujących systemy drzwi przesuwnych? Tych rzeczy jest oczywiście bardzo wiele. Jedną z nich jest to, że jesteśmy jedynym polskim producentem systemów przesuwnych działających na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Wszystkie te rzeczy związane z produkcją za chwilę Ci oczywiście pokażę. Kładziemy również ogromny nacisk na jakość naszych produktów. Nasz dział kontroli jakości stara się wyłapać wszystkie buble, które mogłyby trafić na rynek i to jest nasza największa siła. Oczywiście największą naszą siłą jest również wielkość magazynu i stany magazynowe, które pozwalają nam w sposób płynny dostarczać Wam wszystkie niezbędne produkty. Zapraszam Cię do obejrzenia firmy. Wojtku, powiedz mi, gdzie my jesteśmy? Aniu, znajdujemy się w dziale handlowym, w miejscu, gdzie zaczyna życie każde zamówienie, które od Was wpływa do naszej firmy. To na tych stanowiskach Kasia, Sebastian czy Maciek wprowadzają je do systemu i stąd trafiają do nas na halę produkcyjną do realizacji. A kto zajmuje się zamówieniami naszej firmy? Zapraszam do Katarzyny. Cześć. Cześć, Ania. Kasia. Mam pytanko, jak to wszystko wygląda, dlaczego tak szybko? Dostajemy zamówienia z firmy Rachwał i z wszystkich innych firm na maila. Wpisujemy je do systemu, analizujemy, następnie zamykamy. Z automatu pojawia się to na dole na produkcji. Oni wystawiają jednostki, realizują, ładujemy na auto i wyjeżdżamy. O, widzę, że tu jest nasze zamówienie. To co, Wojtku, idziemy na produkcję? Zapraszam serdecznie. Jesteśmy na jednej z hal produkcyjnych, gdzie obrabiamy elementy stalowe. Przed nami znajduje się laser, który służy do wycinania elementów stalowych, między innymi dla marek Laguna i marki Gustafsson. Możemy sobie tutaj zajrzeć, zobaczyć, kolega właśnie przygotowuje wycinanie części elementów. Znajdujemy się przy wykrawarkach, maszynach, które służą do wykrawania elementów płaskich. Pracują dzisiaj dwie maszyny, bardzo zaawansowane technicznie. Maszyny, które same zmieniają narzędzia, same wycinają, same gwintują. Stąd wychodzą już gotowe elementy, które trafiają na maszyny do gięcia elementów stalowych. Widzę, że technologia rodem Gwiezdnych Wojen. Może opowiesz mi coś więcej? Tak, wygląda to dość niesamowicie. Znajdujemy się przy robocie służącym do wycinania małych elementów stalowych. I to jest jedyna maszyna w naszym zakładzie, która może pracować 24 godziny na dobę. Ilu ludzi pracuje u Was w fabryce? Na dzień dzisiejszy firma Laguna zatrudnia około 200 osób na działach sprzedażowych, produkcyjnych. Oczywiście na wszystkich, które są nam niezbędne do funkcjonowania zakładu. Na
Znajdujemy się w hali produkcyjnej, gdzie powstają korpusy naszych okuć w seriach przemysłowych, w bardzo dużych ilościach. Mamy tutaj maszyny, które wybijają te korpusy bardzo wydajnie. Dziennie powstaje tutaj w tym pomieszczeniu kilkanaście tysięcy sztuk korpusów naszych okuć. Teraz idziemy. Udajemy się w tej chwili do hali, gdzie odbywa się końcowy montaż naszych okuć. Taka ciekawostka, Aniu, dla Ciebie i dla wszystkich, którzy nas będą oglądać. W tej hali, gdzie odbywa się końcowy montaż okuć, wszystkie maszyny, z których korzystamy, są naszej produkcji. Aniu, chciałem Ci tutaj pokazać przyszłość naszego magazynu. To jest regał automatyczny i poprosimy Łukasza, żeby nam w skrócie opowiedział, jak to działa. Regał pozwoli nam zaoszczędzić dużo miejsca na magazynie. Pojemność tego regału to jest 90 metrów kwadratowych, więc odzyskaliśmy sporo przestrzeni magazynowej. Jest on zgrany z naszym systemem, na którym pracujemy, czyli z Vendo, i umożliwia fajną realizację szybką zamówień. Pracownik podchodzi, skanuje zamówienie. Jeżeli dany asortyment znajduje się w regale, zjeżdża półka i możemy pobrać po prostu ten asortyment z półki. Ułatwia to i realizację zamówienia, i skraca czas realizacji zamówienia. A możesz pokazać, jak to działa? Jasne. Wojtku, że to jest imponujący magazyn. Tak, znajdujemy się na naszym największym magazynie, na tej hali, poza oczywiście stanami magazynowymi produktów, które kupujecie od nas na bieżąco. Kompletujemy dla Was okucia. Masz tutaj kilkanaście stanowisk, na których operatorzy kompletują, przygotowują, przecinają i pakują na palety do transportu Wasze zamówienia. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem z firmy Rachfosz, witamy Waszą firmę dzisiaj, ale nurtuje mnie jedno pytanie. Który oddział bardziej wolicie? Z Brodnicy czy z Bydgoszczy? Bydgoszczy. No i super. Słuchajcie, Janie, Wojtek oprowadza po produkcji. Janie próżnuje i wykorzystałem ten czas, żeby poszperać po półkach, co tutaj się znajduje, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest tak, jak mówią, że towar mają na miejscu. I chodźcie, Wam pokażę, co zauważyłem. Profile w kolorach, na przykład tutaj w białym, są od ręki. Ja zawsze myślałem, że oni je malują, gdy składam zamówienie, ale troszeczkę mi to nie pasowało, bo za szybko to przyjeżdżało i nie wierzyłem na słowo. No ale dzisiaj na własne oczy widzę, że wszystkiego jest mnóstwo. Zauważyłem też fajną ciekawostkę, że rączki, które kupujecie u nas w standardzie, mają 2,75 długość. Tutaj są w dużo dłuższych odcinkach, więc problem z na przykład z szafą, która ma 3 metry, jest rozwiązany w jedną rączką, która jest tej długości. Więc nie ma tutaj problemu, że klient sobie na przykład w wielkiej kamienicy albo w wielkim zamku będzie chciał fajną szafę przesuwną, to Laguna sprosta oczekiwaniom i zrobią nawet 5-metrowe drzwi. Jak mogliście zobaczyć na naszych targach, czy ostatnio na naszym dniu otwartym, gdzie wystawiała się firma Laguna, promowali swoje nowości, a tą nowością były różne kolory rączek w stylu industrialnym, czyli takim kropowatym, ten styl jakby zapobiega rysowaniu się.
Ja sam nie widziałem, ale teraz wchodząc i szpiegując firmę, zauważyłem, że są bardzo fajne kolory. Modny antracyt, mam nadzieję, że nie porysuję, a one się nie rysują, to nie porysuję i nie wyciągnę, ale kolega z kamerą na pewno wam pokaże. Dalej idąc, mamy kolor złoty, który hitem wrócił na rynek, jest nadal modny. Później idąc mamy kolor biały, no to wiadomo, biały kolor sprzedaje się cały czas i nadal cieszy się popularnością. Oczywiście czarny, elegancki, subtelny kolor. W każdym meblu pasuje. Aniu, jak Ci podobała nasza pierwsza wspólna wycieczka do naszego dostawcy? Łukasz, ja naprawdę jestem zafascynowana tym, co tutaj zobaczyłam. Nie sądziłam, że Laguna jest taką dużą firmą, że mają takie nowoczesne maszyny. Naprawdę jestem w szoku. Mnie z kolei właśnie zaciekawił magazyn. Półki, które uginałem się od towaru. Z mojej perspektywy jest to ważne, bo nasz dostawca ma towar, który my potrzebujemy i szybko reaguje, jest to przygotowane, na nic nie musimy czekać, wszystko jest praktycznie od ręki. Aniu, Łukaszu, ja chciałbym wam serdecznie podziękować za wizytę. Bardzo się cieszę, że chcieliście do nas przyjechać i liczę na owocną współpracę w przyszłości. Dziękuję. Byłem tutaj parę lat temu, jestem dzisiaj, firma Krok Milowy zrobiła pełną automatyzację, no i jakość wykonywania tych wszystkich profili wózków jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Łukasz, to był naprawdę fajny i produktywny dzień. Cieszę się, że mogliśmy odwiedzić firmę Laguna. To co, Ania, gdzie jedziemy dalej? Jak na razie wróćmy do naszej hurtowni, a co dalej, to na pewno coś wymyślisz. No i to jest pewne, tylko śledźcie nasz profil. Do zobaczenia, cześć.